Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Chciałabym być zdrowa. Chciałabym, by to całe kurwidełko się już zakończyło. Szczerze to nie wiem, co chcę, by się dokładnie zakończyło. Szkoła, znajomości, stres, czy po prostu życie. Nie, nie myślmy tak pesymistycznie. Muszę się zastanowić, nie czego nie chcę, a raczej czego chcę. Nie wiem, czy to ze mną jest coś nie tak, czy ze światem. Przechadzając się po mieście, widzę wiele twarzy. Smutnych twarzy. Nie chcę być tak jak ci ludzie. Wydają się być tacy zabiegani, zmęczeni i wyprani z emocji. Nie wydają się być spełnieni. Biegną z nurtem życia i biorą, co im los przyniesie. A to, co nam ten los daje, jest takie przeciętne. Rozkminiałam i próbowałam zrozumieć, dlaczego tak jest. Odpowiedź nie przychodziła mi łatwo. Właściwie to w ogóle nie przyszła. Człowiek jest bardzo skomplikowany, szczególnie mentalnie. Ja nie potrafię określić, czego tak konkretnie chcę. Sigmund Freud, Arthur Schopenhauer czy Arystoteles nie pomogli mi odnaleźć tego celu. Wiem tyle, że szczęście jest największą wartością w życiu. Pytanie tylko, na które nikt nie chce mi odpowiedzieć, jak do tego szczęścia dojść. Wydaje się, że do tego szczęścia muszę dojść sama. I chyba nawet mam pomysł jak. Teoretycznie to chyba mam marzenia. Chcę się wyrwać z systemu. Chciałabym żyć. Żyć po swojemu. W miłości, w spokoju i w zgodzie z samą sobą. To są właśnie moje marzenia.